Oh yeah, Persona 5. Kontynuujemy. Holy moly. To wciąż jest ten sam stream, ale musiałem zrobić restart szybciutki, bo 2 godziny streama to będzie za długo, więc podzielę to jakby na dwie części, więc tak trochę to wyszło chałupniczo, ale kontynuujemy naszą przygodę. Sobota, jesteśmy w szkole, nie wiem o co chodzi. Hej, czy mamy schadzkę po szkole, ta? Nie pisz teraz, jestem w klasie. Wow, to wychodzi na to, że naprawdę słuchasz do tego gówna? O kurda, się dzieje, co? Interceptor, siemano. Witam. Zrozumiano. Okej. Hey, are you listening? Hey, online, czy ty słuchasz? Słuchaj. Jak ty słuchasz, kiedy ktoś mówi do ciebie? Rzucił nas kredą! What the fuck? To wyglądało, jakby polało! Oh fuck! Ale w nas walnął, co? Kurde, goście się w ogóle w tańcu nie pierdzieli. Oh jeez! To jest to, co zostanie za to zamarzenie na jawie. Te dzisiejsze dzieciaki nie mają w ogóle szacunku dla starszych. Wygląda na to, że musisz mieć więcej proficiency, żeby uniknąć tego. Hachi, możemy się nauczyć umiejętności, która nam pozwoli to ominąć. Wow, ale to będzie niesamowite, jak następnym razem rzuci, a my po prostu to ominiemy. Wygląda na to, że wszyscy już tu jesteśmy. Dobra, kontynuujmy. Hold on, it's still too early for us to head to the palace. Przecież jest za wcześnie na nas, żeby iść do pałacu. But why? Don't we just gotta steal that treasure thing? Ale dlaczego nie możemy po prostu ukraść tego skarbu? Don't underestimate the dangers of that place. We need to prepare. Nie przeceniaj, tylko nie lekceważ niebezpieczeństwa tego pałacu. Musimy się przygotować. Czy te persono gówna nie są dość, żeby sobie z tym poradzić? That's exactly what I mean when I say don't underestimate it. You'll die if you mess up in there. To jest właśnie to, co miałem na myśli, kiedy mówiłem, że masz tego nie lekceważyć. Umrzesz, jeżeli tam nawalisz. So again, we need to prepare before we head in. Więc musimy się przygotować przed tym, zanim tam pójdziemy. But how exactly are we supposed to do that? Ale jak mamy się przygotować do tego? I'm glad you asked, Lady Anne. Cieszę się, że pytasz, Lady Anne. First, we'll need to find better equipment for all of you. Po pierwsze musimy znaleźć lepszy ekwipunek dla ciebie, dla was. Oh, I know a kick-ass place. Mówisz o broniach, tak? Znam takie zawediackie miejsce. In that case, you can handle that side of things. W takim razie możesz zająć się takimi rzeczami. The only other thing would be stocking up on medicine. Fatigue is unavoidable in a palace. Drugą sprawą jest to, żeby zebrać więcej medykamentów. Zmęczenie jest... Nie można uniknąć zmęczenia w pałacu. And where can we get medicine? A gdzie możemy zdobyć leki? Don't worry. I know just the place. I hope you look forward to it, Lady Anne. Nie martw się, znam miejsce. Mam nadzieję, że pójdziesz po to, Lady Anne. Now then, he and I have some business in Yongan, so let's head off for today. No i ptak i ja mamy pewne interesy w Yongan, więc chodźmy tam. Znaczy, chodźmy już na dzisiaj. Jaki biznes? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, o co chodzi w tej grze, to zapraszam cię do pierwszego odcinka tej serii. Tam się dowiesz. Ta gra jest na ponad 100 godzin, jeżeli każdą z osobna ma mówić, o co w tej grze chodzi,
to przez następne 100 godzin będę cały czas o tym mówił. Bo co chwilę ktoś przyjdzie, będzie pytał, o co chodzi, o co chodzi. Obejrzy sobie pierwsze odcinki, tam się mniej więcej wyjaśni. Zresztą to jest dopiero początek gry, bardzo długiej gry, jak mówię. Więc ja też za bardzo nie wiem jeszcze. W gruncie rzeczy, pierwsze odcinki ci wyjaśnią. Hej, czy to nie jest ten klient, którego spotkaliśmy w LeBlanc wczoraj? Ten doktor, który sprzedaje jakieś leki? Siedzi na ławce. O, pamiętam. Uświadomiłem sobie coś. Jeżeli są o niej takie dziwne plotki, to może nam pomoże. Porozmawiajmy z nią. Gdzie ona była? Ja jej nie widziałem w ogóle. Grana mówi, że gdzieś była, a ja nie wiem, gdzie ona była. Kurde. Ja jej nie widziałem kompletnie. Gdzie ona mogła być? Shit. Już jest zakręcony. On gdzieś tu niby siedziała, ale... Wait a second. To jest klinika? To jest klinika, o kurde. Dobrze. Okej, jak mamy... To jest właśnie ta klinika, której szef wspomniał. Teraz jak możemy od niej dostać jakieś leki? Coś tam zrobimy. Wychodzi na to, że to jest nasza opcja, jaką mamy. Well. Czy to jest twoja pierwsza wizyta? Wygląda na to, że widziałem cię gdzieś wcześniej. W LeBlanc. A, dobra, cokolwiek. Dlaczego tutaj jesteś dzisiaj? Mam koszmary. Dobra. Proszę iść do miejsca... badań. In a case like yours, it's usually just due to stress. W takich przypadkach jak twoje, to zazwyczaj jest z powodu stresu. I'm gonna prescribe you some pain relievers, okay? Przepiszę ci jakieś leki na przeciwko bólowe. Actually, I still need to restock those. Tak naprawdę to wciąż muszę zrobić. Robić zamówienie na nie. So let's go with sleeping pills instead. Sleep is the best medicine anyway. Więc może zamiast tego weźmy jakieś tabletki nasenne. Sen to jest najlepszy lek, tak czy siak. Which type of pill do you want? A sweet tasting one or a bitter one? Jaki typ tabletek chcesz? Te słodkie czy bardziej kwaśne? Chcę przeciwbólowe. Is that right? And I bet you think you should have a year-long supply of them too. Czy to prawda? I stawiam, że myślisz, że powinieneś mieć roczny zapas ich też, co nie? You're not sick at all, are you? I'm not as dumb as I look, you know. W ogóle nie jesteś chory, co nie? Nie jestem taka głupia, jak wyglądam. Wiesz o tym? I'm guessing you're here because you heard the rumors about me, hmm? Stawiam, że przyszedłeś tutaj, bo słyszałeś plotki o mnie, co nie? Czy te plotki są prawdziwe? Who's to say? But as a result, all I get are patients with ulterior motives now. I guess high school kids have it tough nowadays too, huh? Stawiam, że dzisiejsze dzieci w szkole średniej też mają przesrane, co nie? Well, fine. I'll prescribe you some medication. Dobra, przepiszę ci jakieś leki. But only medication that will help you recover your health. Ale tylko leki, które pomogą ci odzyskać twoje zdrowie. I guess it's fine. You seem pretty earnest, and you don't look like you'll be any trouble. Będzie dobrze. Wyglądasz bardzo dobrze. Wyglądasz, jakbyś nie miał żadnych problemów. This is my private practice. All the medicine I dispense is original.
To jest moja prywatna praktyka. Wszystkie leki, jakie tutaj przepisuję, są oryginalne. Ale mam też licencję na robienie swoich własnych formuł. It's your responsibility to take care of yourself. So, if that's okay with you, stop by anytime. To jest twoja odpowiedzialność, żeby dbać o swoje, o siebie, więc jeżeli wszystko z tobą okej, to możesz się zatrzymać, kiedy chcesz. To będzie bardzo pomocne. Great. It's nice that you're so quick on the uptake. Saves me the hassle. You're a pretty weird kid, you know? I wonder what you're going to use the medicine for. Jesteś naprawdę dziwnym dzieckiem, wiesz? Zastanawiam się, do czego ty chcesz te leki. Well, as long as you don't cause me any trouble, it's not my problem. Tak długo, jak nie będziesz sprawiał mi żadnych problemów, to nie jest mój problem. No, a to wszystko na dzisiaj. Okay, which one? Mam zero. Tak? A, nie, mam sześć. O. You want that one? Może dwie takie? Thanks. Kurde, tutaj tego jest w ogóle. To leczy wszystkich na przykład. O, to jest dobre. Ale fajny motyw, że mogę sobie wybrać jakieś leki i dzięki temu będzie jakbym brał jakieś leki naprawdę, ale one mają jakieś efekty, jakby to były przedmioty z gry RPG. To jest mega dobre. Jaki jest powód twojej wizyty? Masz zimne, nie wiem, cold. Jest ci zimno? Ból brzucha? Pięta achillesowa? To się tak się mówi chyba? Nie, atlet foot to jest coś innego, to jest staw skokowy, tak? Nie wiem, nie jestem pewien. Te nazwy takie medyczne to ja kompletnie nie umiem, nigdy się nie uczyłem ich, powiem szczerze, jeżeli chodzi o angielski. Ale to jest, powinien wziąć numer. Koniec tego! Jesteś tylko... Ty jesteś jedyna, która mogła stworzyć ten lek! Obawiam się, że nie wiem, o co ci chodzi. Nie zgrywaj, idiotki! Plotki są takie, że... Że masz leki, które dają ci potencjał posiadania nieskończonej sił. Naprawdę? To jest nowość dla mnie. Tworzenie eksperymentalnych leków jest herbat czy ziół to łamie reguły zdrowotności czy coś. Czy ty próbujesz stworzyć super stymulant? Narkotyk, który pozwala, który będzie tylko problemem społecznym? O Jezu, ile oni gadają. O mój Boże. O, ale jej nagadał. Hej, czy tutaj ktoś jest? Man. Jeez, prawie nas złapał. Wygląda na to, że rozmawiają o czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym. Czy ta kobieta chowa jakieś ekstra silne leki? Powinniśmy to wykorzystać. Jeżeli to jest naprawdę mocne, przyda się nam w pałacu.
Przejdźmy, kiedy tego gościa nie będzie. Nie powinniśmy wciągać w to ludzi, którzy nie mają nic z tym wspólnego. Utrzymajmy fantomowych złodziei jako sekret, okej? Okay? Okej, chodźmy razem. Chodzi o to, że on znalazł jakiś sklep z broniami, modelami broni, ale kiedy jesteśmy w pałacu, to wychodzi na to, że te bronie są tak samo skuteczne jak na co dzień, jakby to były prawdziwe bronie, więc możemy na spokojnie z nich korzystać. Trzeba z tego korzystać, to jest fajna sprawa. Czy wiemy, jak dostać się do Shibuya Station? No chyba wiemy. Nie mogę tego zrobić. Czy mogę wam ufać, że zajmiecie się tym miejscem za mnie? Nie możesz przyjść? Nie jutro. Mam plany, żeby spotkać Shio w szpitalu. A, mam cię, znaczy rozumiem. Nie martw się, załatwimy to. Zobaczymy się w Shibuya, ptak. We might be able to get our hands on some decent stuff if this store really has model guns. Well, we can leave that for tomorrow. Let's go home. Okej, ale to jutro się spotkamy w niedzielę. A niedziela jest chyba wolna, tak? Wychodzi na to. Okej. No, poszło dość płynnie jak na razie. Jesteśmy przygotowani, więc... Okej, zacznie się prawdziwa zabawa. My tu się spotykamy z Ryujim, więc nie zaśpimy. Nie prześpimy? Okej, 17. Wygląda na to, że udało ci się. Dobra, chodźmy. Ale to miejsce, gdzie szukamy, jest na wejściu do centralnej ulicy. Let's go! Okej. No fajnie byłoby, jakby mi gra powiedziała, gdzie mam iść. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie to może być. A, jest na mapie, okej. Okay. Everyone, wake up! This country is twisted. While Japanese society may appear to be thriving, many young people have not been as blessed as their elders. They have no jobs, no savings, no financial security whatsoever. O kurde. These young people should be tackling their futures head on, but instead they're too busy merely trying to survive. Jak tam dzień mija? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiem szczerze, że nie mogłem się doczekać, aż będziemy sobie dzisiaj grać w Personę. Tak przypominam, że gramy w Personę co czwartek na żywo. Około 17-18 będziemy zaczynać, więc co tydzień o 18-17 zapraszam. Zresztą, jeżeli nie macie na Discordzie, to zapraszam, bo tam są powiadomienia. Pozwólcie, że nie będę tłumaczył tych dialogów pobocznych. Będziemy je tak przeklikiwać, ale raczej nie będę ich tłumaczył, bo tak to, jeżeli będzie to będzie ponad 100 godzin grania, to ja wyzionę ducha tłumacząc wszyściutko. Ale to tak mniej więcej będę starał się ewentualnie jakieś ciekawe wątki przyciągać. Żebyście wiedzieli, na czym stoicie, jeżeli nie rozumiecie, co oni za bardzo mówią, albo nie rozumiecie idealnie. Zresztą ja też idealnie nie rozumiem, więc... Powiedzmy, że jesteśmy jeden do jednego. No, idziemy za nim. Ryuji, prowadź! Hej, tędy! Legitne, co nie? Ekscytujące! Czy ty jesteś wciągnięty w jakieś takie militarne rzeczy? A, tak czy siak, sprawdź, co jest w środku. Oh yeah, before we head in, you know anything about guns and shit?
A zanim wejdziemy do środka, wiesz cokolwiek o jakichś broniach i rzeczach? Możemy wejść do środka i zagadać do gościa, który nam będzie nas sprzedawał, żeby powiedział, co powinniśmy wybrać. O, teraz będziemy mogli do sklepu airsoftowego teleportować się po prostu. Oho, zaczyna się impreza. Wiecie, czego chcecie? You looking for recommendations? Rozglądacie się za rekomendacjami? I don't know, just buy whatever looks interesting to you. Nie wiem, po prostu kup to, co ci się podoba. Ugh, some customer service. Niezła obsługa klienta. Fine, what do you want? An automatic? A revolver? Dobra, czego chcecie? Automatyczna? Rewolwer? Automatic? Automatyczna? Dude, why are you talking about cars now? Dlaczego gadasz o samochodach teraz? Listen, this here's an enthusiast shop. My regulars will be mad if I let a casual like you hang around. I'm not a freaking casual. I bought shit from here like last week. Jestem pieprzonym casualem. Kupowałem tutaj gówno w zeszłym tygodniu. Can't remember you. Nie pamiętam cię. You bastard. Ty gnojku. And you, looking for something? A ty, szukasz czegoś? Coś, co wygląda na prawdziwą broń. Oh, you guys planning a nice big bank robbery or something? Planujecie przyjemny napad na bank czy coś? That ain't it. We just like how they look is all. My nie próbujemy, po prostu tak ich wyglądamy. To wszystko. Anyways, you should have said before you two are enthusiasts. I'm always up for helping fresh faces. Tak czy siak, było trzeba wcześniej powiedzieć, że jesteście entuzjastami. Pomógłbym. Zawsze pomagam świeżakom. Some precautions first, though. Don't go around pointing them at other people. Keep them in a bag or something if you're outside. Nie chodźcie po mieście celując w kogoś. Trzymajcie je w torbie albo coś, jeżeli jesteście na zewnątrz. Oh, and don't let the fuzz catch wind of you having them. I don't need them coming around here. I nie gadajcie zbyt głośno o tym, że je macie. Nie chcę mieć tutaj zbyt dużo ludzi. Wiemy o takich rzeczach. That right. Prawda? Now, if you look close, you'll be able to tell these are models. Real guns feel different. Jeżeli spojrzycie z bliska, będziecie wiedzieli, że to są modele, ale prawdziwe bronie wyglądają inaczej. Maybe someday I'll show you the real good stuff, though. If you got the guts for it, of course. Może pewnego dnia pokażę wam naprawdę dobre rzeczy. Oczywiście, że będziecie mieć pieniądze na to. But for now, you get the beginner selection. Just sit tight. I'll bring him out. No, zostaniemy paczkę dla początkujących. Udało się, gościu. We totally gotta go for some fancy shit, right? Ooh, I want him to shine. Oh, and here's the cash for mine. Pick me out something good. 5000 nam dał. O, fuck, mam nadzieję, że wystarczysz na moją broń, bo wszystko wydałem na leki. O, nie. Okej, okay, możemy kupić broń. Mele? Nie, potrzebuję broń. Ann nie ma żadnej broni. Dobra, trzeba je kupić. Tak jest. Sounds good. A może to dla nas będzie? Nie wiem. Okay. Akcesoria możemy kupić? Jezu, to jest rzeczy. What the heck? Dobra, starczy. No, nieźle. To jest gruba akcja. Co z tym wyborami rzeczy? Nice. To mi się podoba. To mi się mega podoba.
Later. No dobrze. I powiedziałem, że to wszystko na ten model. Kurde. Idziemy do domu już? Kupiliśmy tylko jedną broń, ale nie powiem mu, że wyszliśmy na plusie z tego jego zakładu, ale okej. Okay. Szefie, słyszałeś? Apparently that subway driver from the accident was acting really odd during his testimony hearing. You talking about that psychotic whatever thing people are going on about? Yeah, I heard it completely alters your personality. The news is saying the driver couldn't even speak when they tried asking him questions. Oni mówią teraz o tym wypadku w pociągu, który rozbił się na stacji i poranił wielu ludzi. Powiedział to, że ten człowiek, który był kierowcą, to w ogóle stracił swoją osobowość, miał mentalne załamanie i kompletnie nie wie, kim jest. Only an idiot would believe a preposterous story like that. Tylko idiota zrozumie, znaczy zrozumie, uwierzy w takie historie. No, sorry, but we're closing soon. A, i przepraszam, niedługo zamykamy. How rude. This must be why you don't get many customers. O, jak niemiło. To może to pewnie dlatego nie masz zbyt wielu klientów. Your coffee's actually not half bad. The beans must be lamenting the sorry state of this store. Thanks for stopping in. Please come again. Dzięki za zatrzymanie się, proszę przyjść znowu. Jezu, jak go pojechał, co? What the fuck? I'm only trying to help you fix your business. Thanks for the coffee, at least. Ja po prostu próbuję naprawić twój biznes. Dzięki za kawę, chociaż. Jezu, jakby normalnie jakbym słyszał jakiegoś widza na moim kanale. Tak raz na miesiąc się taki zdarzy, co przyjdzie i powie powinieneś być bardziej dla mnie miły, powinieneś uklęknąć i błagać mnie na kolanach, żebym cię oglądał. What the fuck? To takie coś właśnie. Teraz czuję, co ten nasz znajomek musi myśleć, co Jiro musi w ogóle myśleć. Jeez, what a pain. Jest, co za ból. Oh, what do you want? If you're bored, go wash some dishes or something. Czego chcesz? Jeżeli jesteś znudzony, to idź umyć jakieś naczynia albo coś. Jak tam biznes? Doesn't concern you. Nie powinno cię to interesować. It's all good as long as the shop doesn't fail. I'm not gonna go wearing a fake smile. Wszystko jest dobrze tak długo, jak sklep nie nawalił. Nie zamierzam nosić sztucznego uśmiechu. Jakie jest twoje motto? Czy to jest twoje motto? No, it's nothing like that. Nie, nic takiego. As long as I'm here, the world leaves me be. Tak długo jak tutaj jestem, świat pozwala mi być. No annoyances or troublesome people to deal with. It's like my own personal hideaway. Nie ma żadnych nieprzyjemności, problematycznych ludzi, którymi musiałbym się borykać. To jest moja własna personalna utopia. Be kind of screwed if I lost it, but I guess you would be too. Miałbym trochę przesrane, gdybym to stracił, a ja myślę, że ty też byś miał przesrane. So you better at least try and be useful around here. Więc lepiej postaraj się być użytecznym tutaj. Anyway, I'm leaving now. Don't cause any trouble. Tak czy siak, wychodzę. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Miły facet z niego. Więc poszłam zobaczyć Shio w szpitalu. Jak tam? Jej stan jest stabilny. Oni nie wiedzą, czy ona zyska przytomność, czy tam świadomość. Jestem pewien, że będzie wszystko ok. Poprawi jej się, ja wiem o tym. Po prostu muszę w nią wierzyć. Ale nigdy nie wybaczę Kamoshidzie, jest... Musi zapłacić za to, co zrobił, nieważne co. We're just about ready to go to the palace. Jesteśmy właśnie gotowi, żeby pójść do pałacu. We just need to assemble some infiltration tools. Musimy po prostu zmontować kilka narzędzi infiltratorskich. Jest takie słowo po polsku? Jezu, to... Ja mam problem, że niektóre słowa, które są po polsku, są podobne do tych po angielsku i to tak mi się... Czasami boję się, że mówię takie angielszczyzmy, jakieś makaronizmy rzucam co chwilę. Moim głównym objawieniem było to, jak kiedyś poznałem, że
słowo oryginalny po polsku i original po angielsku, że on jej się nie pisze tak samo. I pamiętam, jak byłem mały i myliłem te słowa i po prostu miałem taki mindfuck, jak mam pisać oryginalny, oryginalny, oryginalny czy oryginalny? Masakra, to tak potrafi człowieka zeschizować, że nie wiem. Clean off that desk back there so we can use it. Kiedyś to mi się mieszało, bo tak po prostu, a teraz mi się czasami to miesza, bo tak często używam angielski, tak często używam polski, że te dwa języki mi się tak mieszają, że najlepiej to bym mówił polgliszem i byłoby najlepiej. Posprzątaj biurko, żebyśmy mieli gdzie pracować. Hey. Jak mam jak mogę posprzątać biurko? To jest biurko. To jest biurko, czy to jest... Okej, mam posprzątać... Ale jak mam posprzątać? Hey. Jak się sprząta biurko? Holy shit. A, właśnie, muszę zapisać jeszcze tak przy okazji. Później jakby mi gdzieś tam przepadło, żebym nie wypadł z tematu. Gdzie mam biurko? Może to nie jest... A, tu jest biurko! Desk. Hurry now and clean it up. Jezu, nawet nie widziałem, że to jest biurko. What the fuck? Jak to wygląda? Okej, posprzątajmy to. Great. Now you can make things whenever you want. Teraz możesz tutaj robić, co chcesz. Ja mogę robić jakieś fajne przedmioty. I'll provide the materials this time. Try making a lockpick. Okej, okay. Tym razem da nam materiały, spróbujmy zrobić wytrychy. Aha, to poprawi moje umiejętności. Ale fajnie. To mi się mega podoba w tej grze, że mamy tutaj taki motyw, że powinniśmy rozwijać naszą postać w różnych kierunkach. To zresztą co Steve mówił, że najlepiej byłoby, gdybyśmy bardzo dużo różnych przedmiotów zdobywali, bo to będzie bardzo wartościowe dla naszego rozwoju postaci. To mi się mega podoba. To jest coś, co nie spodziewałem się, powiem szczerze. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie biła w takie nuty. To jest dla mnie ciekawe. Myślę, że to jest fajne. Everyone starts off a little clumsy. Don't be sad if it doesn't go well at first, okay? Mam się załamywać, jak na nie pójdzie za pierwszym razem. Okej. Wytrych, oh yeah. Great. We should be able to use this. Klank znaczy nieporadnie? Chyba tak. Klank to chyba nieporadny, tak mi się wydaje. Yeah. Powinniśmy to użyć, ale do czego? Should be ready now. Powinniśmy być gotowi teraz. Jutro idziemy do pałacu. Wyśpijmy się trochę. Good morning. Come on, hurry up and get to class. Dzień dobry, szybko. I do klas. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry. That admirable behavior won't do you any good once you're expelled. Te dobre zachowanie nic ci nie da i tak zostaniesz wyrzucony. Gruszyna nam grozi, masakra. Well, that wraps up the homeroom period. Kawakami możemy poderwać, serio? What the fuck, to byłoby dziwne. Ale skoro tak pisali mi, to być może tak jest. A word with you, please. O, ona chce z nami porozmawiać. There's something I'd like to ask you. Chciałbym cię o coś zapytać. It won't take long. To nie zajmie długo. I see you're already getting on top of the problem I'd mentioned this morning, Miss Kawakami. I appreciate the support. O. Widzę, że pani zajmuje się tym problemem, o którym mówiłem dzisiaj rano. Pani Kawakami. Doceniam pani wsparcie. Thank you again. Dziękuję jeszcze raz.
To jest ta uczennica, którą wszyscy lubią i jest taka ładna, sexy, fajna. Dodatkowo chyba w prologu, na samym początku gry, bo to prawdopodobnie mamy 10 godzin na liczniku, a ta gra jest na 130 godzin, więc prawdopodobnie to jeszcze prolog jest. To ona chyba nam pomogła na początku i wydaje mi się, że to ona jest zamaskowaną postacią, która się jeszcze do nas nie przyznała. Oh, you know this guy, Yoshizawa? O, znasz tego gościa, Yoshizawa? Yes, he lent me a helping hand earlier. Tak, pomógł. Podał mi pomocną dłoń wcześniej. I recommend you steer clear of the likes of him if you have any consideration for your future. Proponowałbym trzymać się z dala od takich jak on, jeżeli chcesz mieć jakieś możliwości, znaczy chcesz coś osiągnąć w przyszłości. Remember the discussion we just had? There are a number of students in this school you shouldn't get involved with. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Jest pewna grupa uczniów w tej szkole, z którymi nie powinnaś się zadawać. This one's at the top of the list. Ten jest na samej górze tej listy. Oh, the delinquent transfer student? O, to jest ten przeniesiony student? Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Przepraszam za przerywanie, ale muszę użyć tego biura. Oh, pardon me. O, przepraszam. We should be going too. Don't want to get in the way of guiding this delinquent and all. Please excuse us. Proszę wybaczyć nam. After you. Po tobie. I'm gonna get straight to the point. Did something happen between you and Mr. Kamoshida? Przejdę do sedna. Czy stało się coś między tobą a Kamoshidą? Dlaczego pytasz? Well, there was that little exchange just now, but that's not all. Była teraz taka między wami wymiana, a to nie wszystko. He gave me a brief lecture this morning and your name came up. Dał mi wykład dzisiaj rano i twoje imię tak tam padło. Something about the dangers of a lack of supervision. Coś tam o niebezpieczeństwie i innych tego typu. I don't mean to pry, but just make sure you don't go causing trouble, okay? Nie chcę mamczyć, ale proszę, nie próbuj nie robić problemów, okay? Oh, and one more thing. A, i jeszcze na rzecz. That girl outside the office, you didn't make a pass at her, did you? A, i ta dziewczyna na zewnątrz tego biura. Znaczy make a pass at her. Znaczy make a pass on her. Co to może znaczyć? Nie podrywaj jej? O coś takiego chodzi? Nie mam pojęcia. Jakieś takie jest dla mnie. Make a pass at her. You didn't make a pass on her. At her, przepraszam. At her. Ale to tak czy siak, to jest tylko forma. Nie mam pojęcia. Chyba nie podrywaj jej, nie? Coś. Oczywiście, że nie. Jej warkocz jest piękny. Znaczy był piękny. Aha. Mr. Kamoshida has a real close eye on you. Apparently you've been getting involved with Sakamoto-kun. Kamoshida naprawdę poważnie na ciebie patrzy. Co więcej, związałeś się z Sakamoto-kun. Sakamoto, przepraszam. Jezus, jak ja czytam. You seem acquainted with Yoshizawa-san as well. Wyglądasz na powiązanego z Yoshizawa też. Maybe you're just naturally drawn to athletes? Może po prostu idealnie wpasowujesz się do atletów. Sorry, bad joke. Przepraszam, słaby żart. That's all I wanted to discuss. You're free to go. To wszystko, o czym chciałem porozmawiać. Jesteś wolny do pójścia. Możesz sobie pójść po prostu.
Jezu, czasami te tłumacze tak mi schizuje, że tłumaczę to jako taki kurwa bot. To jest taki jeden z tych gorszych. Widziałem komuś idę na wejściu tego rana. Po prostu tam stał i patrzył się na niego z tą swoją gówniarską mordą. Ach, jakie to jest przerażające. O Jezu, jakoś się na niego wkurwiają, ale on jest taki wkurwiający, nie powiem. Jestem zmartwiona o Shio. Ale muszę też być skupiona na tej operacji naszej. I nie pozwolę się tak zmęczyć, jak ostatnim razem. Grupowe spotkanie 2 maja, okej? Okay? Musimy się nim zająć wcześniej. Jestem gotowy na to. Z mojej strony też. Ja też. Zrobię co mogę. Nie idźcie beze mnie, okej? Okay? Tak, lepiej powiedz nam, kiedy będziesz szła do pałacu. Już jest po szkole? Szybko poszło. Już ma problemy pierwszego dnia szkoły. Ci goście zostaną wyrzuceni. Nikt nie chce ludzi, którzy powodują problemy w szkole. Wszyscy mają wielkie oczekiwania co do tej nowej dziewczyny. Yoshizawa-chan. O cholera, ona jest niezła. Zastanawiam się, czy mam u niej szansę. Wow, ale plotki, co? Okay. Czas zająć się planem. Jeżeli wszyscy, jeszcze reszta jest gotowa, to czas iść. Zostawię planowanie tobie. Oh fuck! Ale zarąbiście! Wow! Jeżeli masz wolny czas i nie wiesz co robić, to kliknij ten ekranik dotykowy na środku, żeby włączyć assist a command, żeby zobaczyć, co mogę zrobić. Nieźle. Mogę zobaczyć, co jest jeszcze polecane dla mnie. A, mam iść do doktora. Okej. Well. Dlaczego jesteś dzisiaj tutaj? Dostałeś jakieś specjalne leki? Teraz pamiętam, jesteś tym gościem z Atleti, z LeBlanc. Co, zwykłe leki nie zadziałały? Mam swoje powody. Dobrze. Chodźmy do pokoju badań. Oh. Ten lek, ta. What are you trying to do? Którą moją rozmowę podsłuchałeś, żeby to wiedzieć? To było oczywiste, co nie? Możesz... nie musisz to ukrywać? Ale powiedz mi, dlaczego licealista tak jak ty jest zainteresowany tym lekiem? To bardzo dziwne, co nie? Nie wyglądasz na tego bardzo atletycznego, bardzo
wyćwiczonego. Co dokładnie chcesz zrobić? To jest dla moich egzaminów. Ha? Egzaminy? Twoje wejściowe egzaminy do koledżu? Chcesz powiększyć swoją koncentrację i zmniejszyć zmęczenie? To nie jest najlepszy sposób. Ale jeżeli chcesz to zrobić... Take care. Powodzenia z tym. Nie mam powodów, żeby ci pomagać z tym. Dlaczego nie weźmiesz jakiegoś energy drinka albo coś? Potrzebuję tego leku. Naprawdę jesteś wnerwiający, wiesz o tym? Ten lek jest bardzo, bardzo drogi. I myślę, że żaden licealista nie jest w stanie sobie na to pozwolić. Kosztuje prawie jak samochód. Zrozumiano na to, żeby po prostu iść do domu? Mogę na to zapracować? Znaczy się coś jakby częściowa praca? Trzymasz się za kościach z dużą ilością staminy? Znaczy, wigoru, czy coś? Szukam młodej osoby w twoim wieku, która by mogła mi pomóc, ale... Ale nie znalazłam nikogo, nawet po umieszczeniu reklamy w gazecie. Jesteś na to chętny? Co będę robił? Chcesz to robić, czy nie? Okej, okay, więc będziesz wspomagał mnie w klinicznych testach mojego leku. Wstrzymaj się, zaraz wracam. Tutaj mamy go. Jesteś przerażony skutkami ubocznymi, co? Możesz się uspokoić. Reszta jest zabezpieczona. Moja autopsja gwarantuje znalezienie tego, co cię zabiło. Did you change your mind? Zmieniłeś zdanie? Wyjście jest tutaj, jeżeli byś chciał wyjść po prostu. No, dawaj. Bottoms up. Do końca. Co? Nie mogę wierzyć, że naprawdę to wypiłeś. Kwaśne. To jest nic, co bym nie mógł utrzymać. Okej, wow, wciąż dobrze. Nieźle, jak na licealistę. O kurwa, jebło nas. O fuck. Oooo! Dobrze zagrane, koniec gry, jak stawiam. O fuck, czy my umrzemy? Nie planowałem się umierać. A? Chyba się obudziliśmy nawet. Bo jakby to było koniec gry, to byłby przypał dopiero. Dobry wieczór! Pamiętasz cokolwiek od tego momentu, kiedy wziąłeś lek? By the look in your eyes, I'd say you don't. Tak patrząc w twoje oczy, myślę, że nie. You briefly woke from your coma, but you were completely dazed during the entire examination. Dosyć dobrze, znaczy dosyć lekko budziłeś się z swojej śpiączki, ale byłeś kompletnie odcięty podczas tego testu. You eventually lost consciousness and fell back asleep. Are you out of your mind? Only an idiot would have drank that. Czy ty postraciłeś swoje zmysły? Tylko idiota by to wypił. To dla moich egzaminów. Fine. By the way, the reason you lost consciousness was because of the taste. It produces a foul smell when it mixes with gastric juices, similar to surstroming. Oh well, all that matters is that thanks to you, I was able to get some good data.
No jeszcze nam podziękowała za to, że daliśmy jej dobre info. Okay. It's my turn to make good on my part of the deal. That's why I waited until you woke up. I don't want the general public to know about my original medicines. So, you're strictly prohibited from disclosing what happens here to anyone. Okej, okay, dostaniemy leki, ale nie mamy nikomu mówić o tym, co się zostało, bo no, nie chciałaby, żeby opinia publiczna wiedziała o tych super lekach. No, to samo dotyczy ciebie. Then it's a deal. Mamy układ. As long as you come here for it, I'll give you the medicine at a good price whenever you want. No, będzie nam sprzedawać leki teraz. Additional selections in time. O, będzie dawała też nowe produkty z czasem. I look forward to your continued patronage. I będzie spoglądała w przyszłość na nasz patronat. No dobrze, że poszło, nie? Kurde, ale chyba cały dzień straciliśmy. O, fakt, będzie przesłuchanie. No! Considering all the actions you've taken, you must have had someone with medical expertise. Who? And how did you treat your wounds? Nijima sugeruje nam, że powinniśmy mieć kogoś od leków, kto by nam pomagał i kto zajął się naszymi ranami. It'll be easy to find out who if we look into this, you know. Będzie łatwiej, jeżeli powiemy. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the death persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. O, nieźle, nieźle. Czy z nią też będziemy mieć kontakt? Wow! Ile to jest postaci do tego do poznawania, naprawdę. Więc kiedy wrócisz kolejne badanie? Oh, you don't remember that part either? Nie pamiętasz tej części też? Well, I was saying that teenage test subjects are quite valuable in the medical research industry. So, I'll provide you the medicine for your entrance exams, and in exchange, you'll be my guinea pig. O nie, będziemy jej świnką badawczą, czy jak to się mówi, świnką... To się mówi, nie? Świnką doświadczalną? Holy shit, ja nie mam pojęcia, jak to się nazywa. If you're able to move now, you can go home. All right. A i wszystko nam rozwija nasze umiejętności jeszcze. Cholera, to będzie tyle rzeczy do robienia. Tyle rzeczy do robienia, masakra. Zanim ja to ogarnę, to mi nie tyle czasu. Ale też ta gra jest taka długa, że na spokojnie to wszystko ogarniemy. Skontaktuj się z tą, kiedy będę gotowa na kolejny kliniczny test. Okej, czyli dogadujemy się z nią. Nice. All right. Take care. W ten sposób. Może się jeszcze z nią zaprzyjaźnimy. Siemano mordeczki. Siemamon, elo. Mam nadzieję, że się nie wpakowałeś żadne problemy. Jeden błąd i twoje życie jest skończone. Zamiast szlajać się dookoła, powinieneś się uczyć albo coś. Jeżeli nie ma tu żadnych klientów, możesz użyć tego sklepu. Dzięki. Nie musisz mi dziękować, po prostu mówię ci, żebyś się trzymał z daleka od problemów. Jeżeli będziesz się uczył, możesz korzystać z tego stołu. Ale nie zostawia to miejsca upierdzielonego, okej? Okay? Jeden z moich klientów mówił, że...
Counter? Nie wiem, to jest The Counter jest dobrym miejscem do czytania. A, czyli chodzi o to, że to jest dobre miejsce do czytania, to nie jest za sprawa. Jeżeli wszyscy klienci są poszli sobie, to możemy posprzątać sklep albo coś. Kindness. Ha. A można wiedzę z tego rozwijać. Ja nie mogę. Na końcu jakieś klocki są. Placed magazine. Ha, możemy się pouczyć trochę. Okej, jakaś minigierka. Fuck. Okej, o co tu chodzi? Kurde. Dobra, zagrajmy trochę. Eju. Puzzle. A student test. Exam? Okej. A to? Impart knowledge. Kurde, co to może być, nie? Impart knowledge. Learn? Może learn? Jak myślicie, co to może znaczyć? Learn albo teach? Może teach? A już jest zużyte. Może learn? A nie, czaj. Jest drugie E. Teach. Okej. Okay. Tutaj co? The final result. Final result. Finałowy. Finałowy result. Jezu, macie pomysł, co to może oznaczać? Ja pierdzielę, człowieniu. Ajajajajaj, finałowy. Finałowe rozwiązanie. Holy shit. Cholera, z tych liter, które zostały, to nie mam pojęcia, co tam mogło zostać. Kurde. Co to może być? Rem, mas, dam, tu, ta, te, final result. Cholera, no kurde. Może ganie, sas. Dma. Cholera. Może tutaj mi się uda ułożyć. Ty. Znaczy tu nie patrz... How school is... Ej, tu jest u góry pytanie. Jak szkolne lata są dzielone? Na semestry. Czy jak to się pisze teraz? S... Mes... Ty...
semester. A, no tak, liczba mnoga. Jest! Dało się. What the fuck? Myślałem, że cię przypał. Uff. Okej. Okay. A, już się wziąłem i przestraszyłem, cholera. Nice. Czy nauczyłem się jakiejś wiedzy? Wiedzy! Jezu. OG, cześć, cześć, siemanko. Podajcie, jak tam u was? Trochę przymulam już przy tej grze, gramy chyba, nie wiem ile już godzin. 4 godziny już chyba gramy, czy coś, 3 godziny. Trochę już mnie przymuliło, więc jakbyście coś tam mieli, jakiś temat, to podrzućcie. Sorry, tak trochę przymulam, ale mega się wciągam w tą gierkę. Bardzo dobrze się gra w Personę i nie spodziewałem się, że ta gra mnie aż tak bardzo wciągnie. What is it? Ja mogę coś jeszcze zrobić? Mogę umyć naczynia albo coś? Ja też trochę zamulam, ale to nie przez gry. Coś się stało? Yo. Okej, możemy się uczyć. What do you want to do? Pouczmy się trochę. Okej, mamy pouczyć się i później posprzątać po sobie. No tutaj Eksterko, ale z innego konta. Aha, okej, sorry, nie wiedziałem. Cześć. Cześć Eksterko, siema. Co się dowiedziałem, to ja się nie muszę w tej grze uczyć. Jakby ta gra nie ma celu w tym, że mam się uczyć. Ale warto byłoby się uczyć. Z tego co wiem jeszcze, w tej grze jest sporo jeszcze... W tej grze jest sporo jeszcze egzaminów. W sensie, że w samej grze, chodząc do szkoły, mamy egzaminy, więc jakby powinno się słuchać tego, co oni na lekcjach mówią. To jest trochę przypał, bo ogólnie zazwyczaj jestem rozkojarzony, więc może być ciężko. No, ale okej, no zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Well then. Dzisiaj 19. Wow. Myślałem, że poznam jakąś dziewczynę. Znaczy, że będę miał jakąś dziewczynę, kiedy będę w liceum, ale jak widać, ja mam dość dużo szczęścia w tym wszystkim. Czy coś jest ze mną nie tak? Może samorozwój to jest odpowiedź. Poczytaj trochę książek. A. Zyskasz trochę więcej wiedzy z jednej z nich, więc lepiej będziesz lepiej rozmawiać. No, będziesz lepiej rozmawiać. Ale książki powodują, że chce mi się spać. A, możemy iść do biblioteki, żeby wypożyczyć książki. Okej, czyli widać, wypożyczanie książek jest ważne, żeby rozwijać nasze umiejętności. Wow! Nieźle. Okej, książki są świetne! Totalnie się zgadzam. Okej, możemy książki wypożyczać za friko z biblioteki. Albo mogę też... Tak, też mogę kupić w książce Central Street. Dobra, chyba kupimy książki, nie będę wypożyczał. Ja zawsze zapominam wypożyczyć książki, więc zawsze je kupuję, więc jak coś, to wypożyczymy. Let's get started. Oho, jakiś młody nauczyciel. Będzie uczył nas biologii. Fuck. Try to answer this. O fuck, czy on nas... O nie, on nas chyba pyta. On nas chyba zapyta o coś. Fuck! Nie! Moje PT jest ze szkoły, proszę mnie nie pytać na lekcji, błagam!
między A a B. Która linia wydaje się być dłuższa? Nie no, są chyba takie same. Tak na logikę wydaje się, że są takie same. Te, jak myślicie, to są, te linie są, linia A i B to są tej samej długości, czy są, czy one się różnią sobą? Znaczy ja wiem, że to jest taka chyba zagadka perspektywy, że wydaje nam się, że te B jest dłuższe, bo bliżej są krawędzie, a A jest krótsze, bo jest jakby więcej pomiędzy tymi, tym kątem. Jest więcej miejsca, przestrzeni pomiędzy. Ale wydaje mi się, że one są takie same, jak myślicie. This is it. You do know. O, racja, oh yeah. Widać, że twoje oczy widzą prawdę. Optyczna iluzja, tak, tego słowa szukałem. Wow, naprawdę? Wow! O, online kun wydaje się być taki inteligentny, co nie? Nice going! Ale się podniecił, gościu. Nice! I see. Hehe, nieźle się rozwijamy, co? Kurde. A już jesteśmy po szkole, to szybko poszło, kurde. Hej, gdzie jesteś teraz? Nie, jestem wciąż w klasie. Też jestem w szkole, jestem na schodach przed twoją, znaczy na klatce schodowej, znaczy się w tym przejściu, korytarzu, o, na korytarzu, przed twoją klasą. Musimy się iść do pałacu? Ja nie zdecydowałem jeszcze. A, może te problemy były przez to, że on tak szybko, że on tak dobrze nie chodził, nie poruszał się tak płynnie, przez to, że on się czuje, że on zaczyna być słaby. Powinniśmy pójść pobiegać, żeby się poćwiczyć, być silniejszymi. Jest słonecznie, świetny czas na trening. Może chcesz ze mną iść poćwiczyć? No, Ryuji naprawdę chce poćwiczyć, no. A ta jeszcze mnie tutaj pyta. Czy chcesz iść dzisiaj do pałacu? Nie, później zdecyduję. Gdzie się spotykamy? Nie, jeszcze nie idziemy. Oni tak się wszyscy tak strają, żeby jak najszybciej tam pójść, najszybciej zaatakować i to zrobić, a wydaje mi się, że trzeba porobić wolny czas. Chcę się więcej dowiedzieć o tobie. Okej, wychodzi na to, że Ann nie chce się z nami spotykać, ponieważ jest zestresowana. Więc żeby do niej dotrzeć, wypadałoby jakbyśmy trochę bardziej się postarali, czy coś. I najpierw skupili się na Kamoshidzie. Dawaj, chodźmy. Połaśmy trochę. O, wychodzi na to, że on chce, żebyśmy potrenowali. Warto z nimi spędzać czas, żeby zyskać jakieś umiejętności, pewnie oni chcą. Niedługo nasza relacja z Ryujin wrośnie bardziej. Fajnie, żeby oderwać się od rzeczywistości, więc czy chcesz przejść się z Ryujin? Okej, chodźmy.
chodzi zrobić kilka, trochę szybką rozgrzewkę przed, za tym, za salą gimnastyczną. Przebierzmy się. Będziemy tak ćwiczyć na poważnie, że musimy się przebrać? Oh shit. O, człowieku, te miejsce powodują, że powracają do mnie wspomnienia. To moje sekretne miejsce treningów było wtedy, kiedy byłem w drużynie. Tak ogólnie to myślałem, żeby wrócić do biegania. Walka w tym innym świecie to był totalny szok. Nie mogłem się tak ruszać jak kiedyś. Tak zacząłem myśleć, że może to, że muszę znowu zbudować moje mięśnie. Okej, wychodzi na to, że to jest historia relacji Ruigiego z naszym bohaterem, więc wychodzi na to, że musimy go trochę poznać. To jest fajne, że mamy opcję, żeby się trochę rozpoznać. Zacznę dosyć podekscytowanego. Ale fajnie jest takie, bo wolę zauważyłem, że wszystkie te postacie, które spotykamy, są dosyć ciekawe i naprawdę można wybrać każdą postać i czuć się bardzo zadowolonym z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie wszystkie dialogi będę tłumaczył, no ale kurczę, to jest... No, to jest 130 godzin grania. Pewnie gdzieś tyle nam wyjdzie. Jeżeli będę tłumaczył wszystkie te napisy, to moje gardło wysiądzie, nie? W połowie już. Więc postanowiłem, że tę główną fabułę będę tłumaczył, a te dialogi poboczne zostawię wam do czytania. Jak jesteście zainteresowani, to możecie sobie to zawsze przeczytać, a jak nie rozumiecie, to możecie sobie to jakoś potłumaczyć może. A jak coś, to pytajcie, no, pewne rzeczy mogę wyjaśnić jak najbardziej, tylko po prostu muszę jakoś wybierać racjonalnie, jakie rzeczy powinno się tłumaczyć, jakie nie. Bo jest za ten co? Chyba wypływa płuca zaraz. Zanim Komoshida przyszedł, drużyna biegacka była najlepsza w całej drużynie. Znaczy w całej szkole. A to wszystko się zmieniło, kiedy nasz trener został wyrzucony i... ten gnojek. On od samego początku próbował nas wygryźć. Dawał nam szalone treningi, jak nie mogliśmy ich zrobić, to nas poniżał, czy coś takiego. Dzień po dniu, nic więcej niż tylko ten bullshit. Specjalnie jeszcze tępił mnie najbardziej. On wiedział, że jestem tym gościem, który odda mu. O, fakt. Kiedy nasze bohaterowi nie wytrzymałeś... Znaczy, on kiedy wiedział, że jak można go dorwać, tego Ryujiego, i jakby wrócił... Żeby Ryujiego zaatakować, to on po prostu przypomniał o rodzicach. Wtedy go uderzyłeś? Prawda jest taka, że moja mama to jest wszystko, co ja mam. I zawsze, kiedy mój ojciec był wokół mnie, to był pijany. Czasami nawet mnie bił, albo moją mamę. Nie mam pojęcia, jak ten gnojek Kamoshida się dowiedział, ale powiedział to całej drużynie. Więc jak możesz się spodziewać, straciłem panowanie i go uderzyłem. O, fuck. I wykorzysta to, żeby zamknąć całą drużynę. O nie, i cała drużyna traktuje go jako zdrajcę. O, ale przejebane, co? A jak go wykorzystał i sprowokował? Bo Kamoshida to jest taki manipulant. To jest straszne. I cała drużyna straciła możliwość na bycie mistrzami. Przejebane. Żałujesz tego? Trochę tak i trochę nie. Kurde. Ten Ruiz to jest taka złożona postać, ale... To była ciekawa postać od początku, ale że taka złożona, to się nie spodziewałem. Wow. Okej, gość jest bardzo pozytywnie nastawiony.
Że nieważne, co się stało w przyszłości, ważne, żeby budować przyszłość. No na to, że zwiększyłem więź z Ryujim. Japońskie gry mają takie ciekawe podejście, budowanie relacji, przyjaźnienie się. Mam wrażenie, że w tych japońskich grach to jest bardzo ważne. Ale wydaje mi się, że w Europie też trochę postępuje to takie odizolowanie się od ludzi i tak samo jak w Japonii, też będziemy poczuwali takich gierek najwięcej, żeby czuć się bardziej powiązanym z kimś innym. Okej, jesteśmy rozgrzani, co nie? Co na to, żeby znowu pobiec? Tak, w ogóle to jesteś nawet niezły w bieganiu. Nie tak dobry jak ja. Cholera, moje nogi drgają. Nie wiem. Nie przewróć się na swojej drodze do domu? No później. Siema, dostałeś się do domu? Nie, żadna wycieczka albo coś? Jestem poza formą. Czułem się jak... czułem się, że nie będzie mógł doczłapać się do stacji. O Jezu. Jeżeli chcę, żeby to się nie powtórzyło, muszę dalej ćwiczyć. Nigdy za późno, człowieku. Prawda? Dopiero zaczęliśmy, więc biegajmy jutro też. Jestem zardzewiały, ale... Mimo, że to było tak ciężkie, to było zabawnie. Okej, teraz wszyscy będą się chcieli z nami przyjaźnić. Wow. Wow. Hey. To, że dobrze ci idzie w szkole, to nie znaczy, że nie będę miał cię nauki, okej? Okay? Znaczy się... będę wiedział, co tam u ciebie tak szybko, jak się pojawią twoje oceny. Chcesz udowodnić, że się zmieniłeś? Zrób uczenie się twoim drugim największym nawykiem zaraz po oddychaniu. Wow, ale tekst, co? Możesz posprzątać ten syf u góry? Ten pokój potrzebuje dobrego, porządnego sprzątania, tak czy siak. Okej, no posprzątajmy. Szef powiedział, żeby posprzątać. Zróbmy to. Wow. Dostałem jakieś DLC. O Jezusie. Co to jest, panie? Jezu, to są DLC? O fuck, dostałem jakieś... O fuck. Co to jest? Jakie benefity mogę użyć? A, dobra, nie. Nie grałem w podstawową Personę 5. Spokojnie, Jezu. Tak, posprzątajmy. Holy shit. Dobrze. Dostałem jakąś książkę. Jest. Jezu, no kolejną. Okej. Okay. Oh. O wow, ale to jest dużo miejsca. O kurde, jak ładnie. Ej, ten pokój miał potencjał. CRT TV. O, musimy kupić pewnie tuner jakiś, co?
O, ale będzie się działo. Well then. O, środa. Ale ta gra postanowiła za mnie pójść spać, to już było dziwne. Mogę czytać książkę w trakcie jechania pociągiem? Owa, to jest zajebiste. Wow. To jest motyw. Jak to jest jakiś magazyn. Fuck. O nie. Chciałem czytać jakąś książkę, czytam magazyn. Ale okej, to też mnie chyba rozwija, co? Czy nie rozwija mnie to? Pewnie trochę rozwija. Masakra. No nieźle. Teraz mogę przenieść się do łaźni w Yongenjaya. Wow. Książki są zajebiste. Pozwalają mi się teleportować. Czyli rzeczywiście Steve miał rację, że książki powodują, że możemy się teleportować do nowych lokalizacji. Nieźle. No nieźle się podziało. Kurde. To mi się podoba. A, możemy wziąć jakąś książkę, jakiś magazyn z pracą, żeby sobie trochę dorobić na stacji. Znaczy, na stacji jest magazyn, w którym mogę znaleźć jakąś pracę, żeby sobie dorobić. Praca jest dla przegrywów. Mam nadzieję, że znajdę sobie coś łatwego. Co za bulwa. No sakra. Człowieku, potrzebuję pieniędzy. Dlaczego o tym teraz piszesz? Musimy zdobyć pewnego różnego rodzaju bronie i medykamenty i resztę z rzeczy. A nie mamy, żeby nic kupić, bo nie mamy pieniędzy. Powinniśmy trochę zarobić. O! Tak jakby to było takie łatwe. Może weźmiemy jakąś dorywczą pracę. A nie wiem, możemy? O, cholera. Ushimaru szuka w ten sposób. Muszę spadać z czatu na chwilę. Hej. A, możemy znaleźć też pracę, nie? Musimy iść na tą Shibuya Station i wziąć jakąś ten magazyn, pokupować rzeczy. No dobra. Zapiszmy grę. Myślę, że tutaj zakończymy. Na dzisiaj. Wszystkim serdecznie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was na kolejne livestreamy z gry. Prawdopodobnie będziemy grać tę grę tylko na live. Ale jak widzicie, to tak naprawdę czasami ktoś wpadnie, raczej nikogo nie ma. Trochę pogadamy, trochę... Skupiam się na komentowaniu, nie tylko na streamowaniu, więc jeżeli ktoś lubi, to zapraszam. W każdy czwartek o 18 na żywo możecie oglądać. Jeżeli byście chcieli mi jakoś poradzić, pomóc, wesprzeć, to piszcie w komentarzach albo na żywo, jak chcecie. W każdym razie dziękuję za obecność. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia.